noce, góry i asfalt. Marcin Głowacki, Polski Ninja. Powiedz mi, czemu ty tak niszczysz ten asfalt? Bo ktoś musi to robić. Jeżeli jeszcze Marcina nie znacie, to koniecznie musicie go poznać, koniecznie musicie zobaczyć na żywo to, co on robi, bo w tej chwili to jest jeden z najlepszych polskich i światowych staterów. Osobiście poznaliśmy się, nie wiem, z 5 lat temu chyba, nie? W Bydgoszczy już 5-6 było. Lat temu. Z 5-6 lat temu. Już wtedy widziałem, że Marcin jest bardzo mocno skupiony na tym, co robi, na trikach, które wykonuje. On zamyka nawet czasem wizjer, żeby nie mieć żadnego kontaktu i skupia się, żeby zrobić jak najlepsze triki. To jest niesamowite, bo minęło już 13 lat, odkąd ty zacząłeś jeździć jako starter. Tak, w stancie 13 lat. Od 17 roku życia. Można powiedzieć, że jesteś jednym z dinozaurów stantu w tej chwili. Można tak powiedzieć. Porozmawiajmy chwilę o motocyklu. To jest Kawasaki ZX6R i to jest 636? Tak, dokładnie, 636 2016 rok. I co zostało z tego motocykla seryjnego? Bo ty miałeś w pełni seryjny motocykl. Wziąłeś, popsułeś. Tak, seryjnego motocykla zostało bardzo mało. Silnik jest seryjny, zostały tylko zmienione mapy, zawieszenie przednie i oczywiście elektryka i wszystkie plastiki. A cała reszta motocykla już seryjna nie jest. Tak, zostały przebudowane, wzmocnione. To są już customowe części. Czyli mamy inną ramę. To jest bardzo ważny element w motocyklu, który trzyma cały motocykl i jest główną bazą. Oczywiście połowa ramy została zastosowana ze stali, ponieważ przy tego typu jeździe, no wiadomo, motocykl jest podawany dużym siłą. Producenci nie przewidzieli tego, co ty w zasadzie będziecie robili. Dlatego to jest jeden z najważniejszych, można powiedzieć, takich elementów przerobionych w motocyklu. Oczywiście tylny stelaż też został zastosowany ze stali. Podnosi to wagę motocykla, no ale jak wiadomo, trzeba wyważyć pomiędzy wagą a wytrzymałością. Nawet mówili, że felgi to też jest bardzo ważna rzecz, ponieważ te nowe felgi, one są odchudzone, bardzo lekkie i na torach wyścigowych się świetnie to sprawdza, natomiast w stancie, kiedy robicie na przykład kangura czy inne triki i walicie z powrotem o tą ziemię, to już jest zupełnie inna siła, która działa na te felgi. Dokładnie. W tych najnowszych modelach oczywiście jest zastosowanie magnezu razem z aluminium. Jest to lekki materiał, ale zarazem bardzo, bardzo kruchy i podatny na różnego rodzaju pęknięcia i gięcia. Tutaj zastosowałem akurat u siebie w motocyklu też felgi z Kawasaki, jednak z 2003 roku. Oczywiście z tylnym wahaczem. A jeżeli już mówimy o tyle, to tutaj mamy także zupełnie inny, przebudowany układ hamulcowy. Z biegiem czasu, jeżeli zawodnik się rozwija, potrzebuje tak samo mocniejszego silnika, mocniejszych hamulców. Ja u siebie zastosowałem mocowanie na 3 zaciski radialne, 4-tłoczkowe. Odkąd pamiętam, zawsze testowałem zestawy na handbrake'u, które najbardziej będą pasowały pod moje potrzeby. W zależności od różnego rodzaju trików. Jeżeli siedzę na zbiorniku nogi, mam przełożone przez kierownicę, oczywiście używam handbrake'a, który jest zastosowany w lewej manetce. Jeżeli wychodzę poza pion, potrzebujemy bardzo dużych sił hamowania, aby ten motocykl wrócił. To jest moje bezpieczeństwo, dlatego wolę mieć w zapasie mocniejszy hamulec. Jeżeli go będę potrzebował, to go po prostu użyję. Tak jak mówiłem wcześniej, handbrake jest przy zwykłych, normalnych trikach oczywiście tylko do korekty. Ale jeżeli zdarzają się sytuacje newralgiczne i bardzo ekstremalne, lepiej mieć ten zapas hamulca. Ile kosztuje stworzenie takiego motocykla od zera? Biorąc pod uwagę, że mamy już bazę, jaką jest motocykl. Wszystko w zależności od potrzeb zawodnika. Można motocykl przerobić za 2000 zł, można za 30 000 zł.
Dając przykład, na przykład pompa kosztuje 3000 zł, można pompę do handbrake'a kupić za 300 zł. To samo jest z ramą. Możemy zmienić na stalową ramę, możemy zostać przy aluminiowej. Jak zdecydowałeś się, żeby jeździć w owiewkach, mimo że jest to trudniejsze? Nie da się ukryć. Serwis przy takim motocyklu jest bardzo częsty, ponieważ to jest sport ekstremalny, tym motocyklem się rzuca o asfalt, także te wszystkie plastiki, mocowanka pękają. No wiadomo, trzeba poświęcić dużo czasu, aby ten motocykl wyglądał i był zachowany w takiej kondycji, jak pierwotnie został zbudowany. Osobiście wizualnie bardzo się podoba motocykl w plastikach. Mi to nie przeszkadza jeździć, dlatego tak zbudowałem swój motocykl, taką po prostu miałem na niego wizję. Tak, że wszystko szło właśnie z zachodu do nas. Najpierw Stany Zjednoczone, później Francja, później Polska i w pewnym momencie właśnie, kiedy spotkaliśmy się 5-6 lat temu, było to takie ogromne boom, tak, kulminacja popularności stuntów w Polsce. Jak jest teraz? Bo ja mam wrażenie, że stunt się stał taki trochę niechciany. Albo zapomniany. Może nie tyle, co niechciany. W każdym sporcie są po prostu momenty lepsze i gorsze. Wszystko zależy oczywiście od sponsorów, organizatorów, od zawodników. Wszystko na siebie oddziaływuje. Pięć-sześć lat temu, tak, to prawda, co mówisz, był najlepszy czas w polskim stunt ridingu, gdzie było około 6-7 zawodów. W tym roku były tylko jedne zawody w Poznaniu, no jest to bardzo mało. Część oczywiście zawodników, którzy już zajmują się tym profesjonalnie, zostali. Ci, którzy jeździli tylko 2-3 lata, zrezygnowali, spróbowali swoich sił. No oczywiście wszystko idzie do przodu, każdy zawodnik, który ma jakieś dalekosiężne plany z tym związane, po prostu zostaje w tym sporcie i są zawody nie tylko w Polsce, są za granicach. Ja jeżdżę też na mistrzostwa, czy mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych, czy do Czech, do Francji. A mimo to, bo oprócz zawodów masz dużo pokazów, bo musisz jeździć na te pokazy, żeby, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, zarobić pieniądze, żeby móc jeździć na zawody i pokazywać się z jak najlepszej strony, żeby skupić się na tym. Powiedz mi, dlaczego na przykład nie zrezygnować z zawodów i nie skupić się tylko na pokazach? Ponieważ na zawodach zdobywa się prestiż zawodnika i widać tak naprawdę, jaki masz level. Jeżeli się utrzymujesz u samej góry i masz umiejętności, możesz się tym pochwalić. Ja jestem zawodnikiem i od samego początku, odkąd zacząłem jeździć, chciałem się rozwijać. Jeżeli człowiek zostanie tylko na samych pokazach, po prostu zostaje w miejscu. Pokazy, wiadomo, traktuję tylko typowo zarobkowo, aby miał pieniążki na trening, na paliwo i na te najbardziej potrzebne rzeczy, aby się rozwijać. Jak przed chwilą rozmawialiśmy, to się zdziwiłem, jak często trenujesz i ile godzin na to poświęcasz, bo możesz o tym powiedzieć. Ja byłem w szoku. Trenuję 4-5 dni w tygodniu po około 4 godziny. I musisz dojeżdżać 40 km w jedną stronę, żeby wykorzystać ten piękny plac, który tutaj mamy. Co się dzieje, kiedy jest zima? Bo jeździć wtedy nie możesz. Żyjemy akurat w Polsce, gdzie sezon motocyklowy trwa około 6-7 miesięcy maksymalnie. Przewagę mają zawodnicy na przykład z Hiszpanii czy z Francji, gdzie mogą trenować praktycznie cały rok. Formę trzeba utrzymać, dlatego też przez okres zimowy chodzę na siłownie, sauny i też robię takie indywidualne treningi, aby być cały czas w formie. Jak widzisz najbliższą przyszłość? Zawsze zawodnikom się zadaje takie pytanie. Ja jestem optymistą. Dla mnie głównym marzeniem było być najlepszym zawodnikiem na świecie. To marzenie zrealizowałem. Wygrałem Mistrzostwa Świata, byłem w Stanach Zjednoczonych, także wygrałem 4 rundy XDL-a. Co chciałem zrobić w tym sporcie, to zrobiłem. To po prostu jeżdżę tylko dla siebie. Chciałbym utrzymać formę, rozwijać się nadal, dlatego nie chcę zaprzestawać na tym, co jest i nadal iść do przodu. Teraz zadam Ci trudne pytanie. Czy wymyśliłeś jakąś swój trik, który inni teraz powielają? Tak, wymyśliłem. Jaki? Okej, jak to nazwać? Ninja Hop. Jeżeli jeden zawodnik wymyśli, później następny to powiela i jeszcze bardziej rozwija. I właśnie cały freestyle na tym polega, że ten sport cały czas się rozwija i nakręca, ponieważ jeden zawodnik poprawia trik poprzedniego zawodnika. Dzięki, Marcin, za rozmowę. Pamiętajcie, żeby śledzić Marcina nie tylko na Facebooku, na Instagramie, ale po prostu śledzić różne imprezy, zawody, wpadać i zobaczyć go na żywo. Dzięki, Marcin. Dzięki.
Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, to pamiętaj, aby zostawić komentarz, a także zaznaczyć subskrypcję. A przy subskrypcji masz taki mały, ładny dzwoneczek i po jego zaznaczeniu będziesz dostawał informacje o tym, że pojawił się kolejny film wprost od Motobandy. Pamiętajcie także o tym, że oprócz filmów posiadamy naszą stronę, a na niej sklep z ciuchami motocyklowymi, gdzie doradzamy Wam, jak się ubrać. I właśnie tam możecie pokazać swoje wsparcie, kupując te ubrania u nas.